Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Bardzo miło, że zebraliście się tutaj na streamie, na webinarze. Opowiem Wam dzisiaj o reformacji. O reformacji, a więc okresie, który rozpoczął się w XVI wieku i dotyczył zmian w kościele katolickim. Zasadniczo doprowadził do powstania nowych systemów, nowych nurtów religii chrześcijańskiej. I to przede wszystkim nurtów, które powstawały w oparciu o krytykę Kościoła katolickiego, dlatego że, jak sama nazwa reformacja wskazuje, te nurty w chrześcijaństwie powstawały w związku z tym, iż różni ludzie proponowali reformy Kościoła katolickiego. W związku z tymi propozycjami reform Kościoła katolickiego i niechęci do tych reform u papieży i hierarchów kościelnych doszło do powstania nowych wyznań. Szerzej omówię Wam to w dalszej części tego streama, tego webinaru, aczkolwiek teraz opowiem Wam trochę o sobie. Zasadniczo jestem nauczycielem historii. Moja przygoda z nauczaniem historii i z taką większą pasją i zawzięciem do tego przedmiotu zaczęła się w trakcie matury. Zasadniczo zawsze lubiłem historię, lubiłem czytać jakieś artykuły historyczne, słuchać ludzi, którzy mi opowiadali o swoich własnych przeżyciach z czasów PRL-u, albo którzy opowiadali mi o przeszłości, jak wyglądał kiedyś świat, jak wyglądała kiedyś Polska. Aczkolwiek nie miałem takiej szerokiej i, można powiedzieć, ujednoliconej wiedzy. Kiedy zacząłem przygotowywać się do matury, no to musiałem posiąść wiedzę z każdej dziedziny, z każdego tematu związanego z historią. Dlatego bardzo dużo czytałem temat historii ogólnie, po prostu od starożytności do współczesności. W rok czasu, pomimo tego, że w drugiej klasie liceum, szczerze mówiąc, miałem z historii 2, ponieważ nie robiłem zadań domowych i nie przygotowywałem się pod sprawdziany, tylko po prostu jak akurat nie coś wiedziałem z tego, co mnie interesowało na sprawdzianie, to pisałem. Pomimo tego, że miałem 2 w drugiej klasie liceum, to udało mi się napisać maturę na 92%, co było najlepszym wynikiem w moim powiecie. Zresztą napisałem też maturę z WOS-u w tym samym czasie na 80%, co też było najlepszym wynikiem w moim powiecie, bo WOS w moim roczniku poszedł nieco gorzej niż historia. Pisałem poza tym jeszcze maturę z filozofii i te 3 przedmioty się ze sobą dość mocno łączą i znajomość ich ułatwiał zrozumienie siebie wzajemnie. Po prostu masz wiedzę z historii, to lepiej rozumiesz WOS, masz wiedzę z WOS, lepiej rozumiesz historię. Po tym przez jakiś czas poszerzałem tą wiedzę historyczną. Chciałem mieć na tyle szeroką wiedzę, że byłem pewien, iż nie popełnię żadnych błędów nauczając innych. No więc przez jakieś kilka miesięcy po prostu się dalej uczyłem historii. No i stwierdziłem, że to wykorzystam w taki sposób, że we wrześniu roku 2022, przepraszam, 2021, we wrześniu 2021 roku zacząłem nagrywać filmy, w których objaśniałem wszystkie zadania maturalne z CKE od 2015 roku. Oczywiście były to matury majowe, matury próbne czy matury czerwcowe. Potem zrobiłem do nich kilkaset stron notatek, a także testy uzupełniające wiedzę, a na koniec zacząłem nagrywać lekcje, w trakcie których objaśniałem wszystkie najważniejsze zagadnienia maturalne. No i w ten sposób stworzyłem swój pierwszy kurs online. No i ten pierwszy kurs online kupiło kilkadziesiąt osób, przygotowując się do matury 2022. W związku z tym, iż ten kurs okazał się całkiem niezły, ja dostawałem dobre opinie, dostawałem złych przede wszystkim, to stwierdziłem, że zabiorę się za udzielanie korepetycji. No i miałem łącznie kilkanaście osób na korepetycjach, co sprawiło, że łącznie nauczałem już prawie 100 osób. Poza tym mam swój kanał na YouTubie i kanał na Spotify. Co prawda one są od jakiegoś czasu trochę mało aktywne, aczkolwiek mam zamiar teraz wrócić do działalności tam. Już mam pewne pomysły, no a jak mam pomysły, to je prędzej czy później realizuję. Więc spodziewajcie się, że za jakiś czas na moim YouTubie i na moim Spotify coś się pojawi. Jak się nazywam na YouTubie i na Spotify, to napiszę Wam wiadomości prywatnej, jak do mnie zagadacie o to na Bart Maturium Hist, czyli na moim Instagramie. Poza tym prowadzę 2 Instagramy historyczne, nazwę jednego z tych Instagramów macie tutaj podaną. No i ogólnie cały czas tak naprawdę żyję tą historią.
cały czas tą wiedzę historyczną poszerzam, cały czas staram się pracować jakoś nad tym, żeby lekcje ze mną były ciekawsze, żeby moje treści przekazywane w internecie były lepsze. No i historia jest czymś, co moje życie wypełnia. Dobra, to tyle opowieści o sobie, bo troszkę się rozgadałem. Mam nadzieję, że nie wyszliście słuchając tego i że nie wyszedłem na jakiegoś narcyza opowiadając o sobie tak długo. A teraz przechodzimy do tego, po co się tu tak naprawdę zebraliście, a więc do reformacji. Już zdążyłem Wam wspomnieć, że reformacja to po prostu okres w czasie działania, no albo okres dla całej Europy, kiedy to pojawiło się wiele głosów sugerujących różne reformy Kościoła katolickiego, których brak akceptacji u papiestwa sprawił, że powstały nowe nurty, nowe odłamy religii chrześcijańskiej. Zasadniczo te słowa krytyki dotyczące Kościoła katolickiego pojawiły się z kilku powodów. Po pierwsze, papiestwo znowu, tak jak to miało miejsce przy między innymi sporze o inwestyturę, czy jak to miało miejsce przy problemach z XIV i początku XV wieku, papiestwo traciło na renomie. Tak naprawdę można powiedzieć, że papieże nie pozbierali się od Wielkiej Schizmy Zachodniej. Jak wiemy, Wielką Schizmę Zachodnią poprzedziła niewola awinjońska papieży, czyli fakt, że papieże na tyle uzależnili się od króla francuskiego, że aż swoją bazę przenieśli z Rzymu do Awinionu, a później po tej niewoli awiniońskiej papieży było dwóch papieży, jeden w Rzymie i jeden w Awinionie. I tak naprawdę między nimi przez kilkadziesiąt lat trwała jedna wielka walka polityczna. No i to wszystko troszkę niszczyło renomę Kościoła. Naprawić to miał Sobór w Konstancji, jednakże pomimo tego, iż w 1417 roku zakończyła się Wielka Schizma Zachodnia, dlatego że pozbawiono funkcji papieża, tych papieży powołanych wtedy i powołano nowego papieża Marcina V, który tu miał stacjonować w Rzymie, to papiestwo dalej nie potrafiło wyciągnąć pewnych wniosków i dalej żyło w taki sposób, że było sporo krytyków tych papieży i tych hierarchów kościelnych i to przede wszystkim takich wywodzących się ze środowisk teologicznych. Byli to księża, byli to teolodzy, byli to ludzie, którzy akuratnie religię i właśnie od strony doktrynalnej religię katolicką bardzo dobrze rozumieli. Zasadniczo w papiestwie funkcjonowały też takie problemy jak symonia. Symonia, a więc to, że papieże i hierarchowie kościelni sprzedawali urzędy kościelne. Poza tym dość powszechny był nepotyzm, a więc po prostu dane stanowiska, urzędy kościelne przychodziły z ojca na syna, albo jakiś jeden wpływowy hierarcha kościelny obsadzał swojego syna na innym bardzo ważnym urzędzie w kościele. To był nepotyzm. Nepotyzm zresztą funkcjonuje nie tylko w kościele, on funkcjonuje do dzisiaj. Najczęściej go można zobaczyć w spółkach Skarbu Państwa, kiedy jakaś jedna partia rządzi, no i bardzo często przedstawiciele tej partii obsadzają członków swojej rodziny bez większych kwalifikacji na jakieś ważne urzędy w spółkach Skarbu Państwa. I to jest współczesny nepotyzm. Kiedyś nepotyzm był najbardziej kojarzony właśnie z kościołem, dlatego że tam urzędy kościelne obsadzano po prostu członkami swojej rodziny. Dodatkowo Kościół propagował coś takiego jak sprzedaż odpustów. Zasadniczo początkowo sprzedaż odpustów kierowali, można powiedzieć, bankierzy. Także później Kościół chciał jak najwięcej z tej sprzedaży odpustów uzyskać, więc wysłał własnego człowieka, który miał chodzić od parafii do parafii i opowiadać ludziom w tych parafiach, że jeśli chcą dać ulżyć swoim duszą swoich zmarłych, duszą swoich bliskich, którzy są zmarli, jeśli chcą sami trafić do nieba i mieć odpuszczone grzechy, to muszą zapłacić. Czyli odpuszczenie grzechów nie wynikało z tego, że ktoś wykonał pokutę, że ktoś miał wyrzut sumienia i zrobił odpowiedni rachunek sumienia, tylko odpust dostawał się za to, że się po prostu płaciło jakiemuś duchownemu. I przy tym Kościół tworzył jeszcze ohydną propagandę, sugerującą, że ludzie powinni nawet swoje zaskórniaki, takie oszczędności ostatnie,
wydać na to, aby pomóc duszom swoich bliskich zmarłych w czyśćcu. Dlatego, że ci księża, którzy opowiadali o cierpieniu tych dusz i którzy po prostu zachęcali innych ludzi do płacenia za odpusty, bardzo często sugerowali, że czyście to jest miejsce straszne, że dusza tam cierpi. No i po prostu grali na empatii katolików. Poza tym fakt, kto był papieżem, jacy ludzie pełnili funkcję papieży, też kompromitował papiestwo i kompromitował Kościół katolicki, no bo papież, jakby nie było, był przywódcą świata katolickiego. Na przykład papieżem był Aleksander Borgio, człowiek, który znany był z różnych intryg i o którego rodzinie powstał chyba nawet film, który właśnie o tych intrygach przede wszystkim opowiada. Zasadniczo Aleksander Borgio, ogólnie rodzina Borgio słynęła z tego, że lubiła się podtruwać. Dochodziło prawdopodobnie do morderstw wewnątrz rodziny. Oczywiście Aleksander Borgio starał się obsadzać członkami swojej rodziny jak najwięcej stanowisk. Miał prawdopodobnie liczne romanse, no i ogólnie Borgio nie był w żaden sposób człowiekiem, który żyłby zgodnie z obyczajami i zasadami, które zostały spisane w Ewangelii. Poza tym następcą Aleksandra Borgio był papież, który, jak wielu jego następców, też nie potrafił skupić się na wierze, a skupiał się na polityce. Między innymi prowadził wyprawy wojenne i był mecenasem sztuki. A więc można powiedzieć śmiało, że papieże skupiali się przede wszystkim na intrygach politycznych i byli bardziej władcami świeckimi państwa kościelnego niż rzeczywistymi przywódcami świata katolickiego. No i bardzo dobrze ten fakt potwierdza to, że papieże mieli w państwie kościelnym armię wynoszącą 10 tysięcy osób i za pomocą tej armii po prostu prowadzili wojny. Oczywiście było to sprzeczne też z moralnością, którą sam Kościół, którą sama Ewangelia przekazywała. No i Kościół musiał w związku z tym mieć wielu krytyków. Dodatkowo liczba tych krytyków pomnażała się, dlatego że w XIV wieku i XV podupadać znacząco zaczęło Cesarstwo Bizantyjskie. Zasadniczo w 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol, ale no Bizancjum upadało już wcześniej. I Bizancjum opuszczali liczni uczeni, wykładowcy i po prostu ludzie posiadający dużą wiedzę. I ci ludzie z Bizancjum przywieźli do Europy Zachodniej, przede wszystkim do Włoch, bardzo wiele treści z czasów starożytnych. I te treści z czasów starożytnych wywołały skutki nie tylko w sztuce, nie tylko w sztuce doprowadziły do odrodzenia wpływów antycznych, czyli do renesansu, ale też zmieniły mocno sposób myślenia, to, że starożytni podchodzili do świata zupełnie inaczej niż ludzie w średniowieczu. I te teksty starożytnych też przyczyniły się do tego, że ludzie poczuli potrzebę reform, potrzebę zmian i zaczęli inaczej patrzeć przede wszystkim na świat. I religia katolicka za tym spojrzeniem na świat nieco nie nadążała. Dodatkowo w 1455 roku została wydana drukiem Biblia Gutenberga, czyli zasadniczo zaczął rozpowszechniać się druk. I to rozpowszechnianie się druk połączone z szeroką krytyką Kościoła katolickiego, z rozpowszechnieniem treści wywodzących się z antyku, sprawiła, że ludzie coraz mocniej zaczęli odbiegać od poglądów Kościoła katolickiego i byli to ludzie już nie tylko z elit, ale też ludzie bardziej prości, można powiedzieć, że masy. Dlatego, że rozpowszechnienie druku doprowadziło do tego, że czytać zaczęły po prostu masy. Nie tylko elity, ale wszyscy. Wszyscy, którzy chcieli, mogli czytać. I dodatkowo rozpowszechnienie druku przyczyniło się do tego, że bardzo powszechnym stało się tłumaczenie Biblii na języki narodowe, a te Biblie napisane w językach narodowych oczywiście cieszyły się sporą popularnością. I Biblie napisane w językach narodowych, przełożone na
języki narodowe często były pisane z różnymi komentarzami. Dodatkowo często jacyś teologowie albo po prostu myśliciele brali po prostu sobie kawałki Ewangelii i też dodawali do nich swoje komentarze i jakoś próbowali wytłumaczyć pewien problem na ich podstawie. I to wszystko sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej interpretować Ewangelię. Nie czuli potrzeby słuchania się tylko jednej wersji, jednego nurtu głoszonego przez Kościół katolicki, a mieli szerszy ogląd na to. I w takich warunkach w roku 1517 Marcin Luther, a więc teolog, syn górnika, a więc nie przedstawiciel jakichś elit, przybił na drzwi w Wittenberdze, chociaż to przybicie na drzwi akurat niektórzy podważają, aczkolwiek upublicznił 95 tez, 95 tez, w których to Marcin Luther krytykował sprzedaż odpustów, ale ogólnie odwoływał się do wątpliwej moralności Kościoła katolickiego. Dlaczego Luther nie był fanem funkcjonowania Kościoła katolickiego? A dlatego, że sam w dosłownie kilka lat przed ogłoszeniem tych 95 tez przebywał w Rzymie, no i w Rzymie bezpośrednio zetknął się z tymi najbardziej zepsutymi hierarchami kościelnymi, którzy to tylko patrzą na partykularne interesy i funkcjonują jak po prostu jacyś możni świeccy, nie jak duchowni. To wpłynęło bardzo mocno na Lutra i dlatego Luter otwarcie skrytykował Kościół katolicki, ale on proponował reformy. On proponował reformy, on nie chciał stworzyć wtedy, w tamtym momencie, kiedy wydał te 95 tez, jeszcze nowej wiary. Wysłał te 95 tez też do najważniejszych hierarchów kościelnych i dzięki temu 95 tez Lutra trafiło w ręce licznych władców świeckich. A jak wiemy, wtedy Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego było rozbite na drobne państewka. Mniejsze i większe. No i przywódcy niektórych z tych państw stwierdzili, że Marcin Luther jest bardzo mądrym człowiekiem i byli zachwyceni jego poglądami. Dlatego też Marcin Luther można powiedzieć, że trafił w krąg zainteresowań Fryderyka Mądrego, a więc władcy Saksonii, elektora Saksonii. Chwilę po tym z tezami Lutra skonfrontowały się elity świata katolickiego. No i bardzo się nie podobało papiestwu, co Luther wygaduje, a jako że cesarstwo i papiestwo ze sobą w tamtym czasie akurat nie można powiedzieć, że w miarę współpracowało, to cesarz wezwał Marcina Lutra przed Sejm, aby on się ukorzył, aby wycofał się z tych poglądów. Luther nie chciał się wycofywać i obawiał się, że jeśli uda się na ten Sejm, to skończy dokładnie tak samo jak Jan Hus, czyli twórca husytyzmu, który też nie chciał tego husytyzmu stworzyć. Zresztą za jego życia ten husytyzm się jeszcze nie ukształtował. Tylko Jan Hus był po prostu czeskim reformatorem. On proponował reformy kościoła, ale w 1415 roku został spalony na stosie w Konstancji, dlatego że te reformy, które też oparte oczywiście były na krytycznym nastawieniu do wielu elementów i sposobu funkcjonowania Kościoła katolickiego, nie spodobały się hierarchiom kościelnym i dlatego, że Jan Hus nie chciał wycofać się z tych swoich poglądów, został on spalony na stosie. Więc Marcin Luther nie chciał skończyć jak Jan Hus. Chciał być on mądrzejszy o doświadczenie i skorzystał dlatego z zaproszenia Fryderyka Mądrego na swój dwór. I na dworze Fryderyka Mądrego Marcin Luther zaczął pracować nad tak zwaną Biblią Lutra, a więc Biblią napisaną w języku niemieckim. Jeszcze w międzyczasie był wzywany przez cesarza na Sejm, dostał nawet list żelazny, na tym Sejmie się pojawił, jednakże ze swoich poglądów się nie wycofał. Później poglądy Lutra, jako że się z nimi nie wycofywał, na tyle zaczął irytować papiestwo, że papież nakazał mu wycofać z tych poglądów, albo inaczej zagroził mu klątwą. Marcin Luther stwierdził, że z poglądów się nie wycofuje.
No i zrzucił habit. I ten moment, kiedy Marcin Luther rezygnuje z ukorzenia się przed papiestwem, jest tak naprawdę momentem, kiedy zaczyna kształtować się luteranizm, dlatego że wtedy Luther zaczyna, można powiedzieć, tworzyć podwaliny pod nowy nurt w religii chrześcijańskiej. I poglądy Lutra między innymi sugerują, że władza świecka jest ważniejsza od władzy duchownej i że księża, to znaczy majątki kościoła, majątki księży powinny trafić w ręce władców świeckich. To oczywiście był bardzo sprytny, mądry pogląd, dlatego że dzięki temu Marcin Luther uzyskał szeroką rzeszę wyznawców, szeroką rzeszę władców świeckich, którzy go popierali. Poza tym oczywiście poglądy Marcina Lutra sugerowały, że Kościół ucieka od Ewangelii, ucieka po prostu od Pisma Świętego i Luther twierdził, że wszystko, co Kościół dodał do Pisma Świętego, nie jest najlepsze, nie jest dobre, tylko że dobrym dla chrześcijanina jest to, aby znać Pismo Święte. Nie trzeba znać interpretacji Kościoła katolickiego, tylko trzeba znać Pismo Święte i samodzielnie je interpretować, samodzielnie je rozumieć. I w ten sposób ta nowa wiara stworzona przez Lutra, jako że opiera się na Ewangelii, a nie na naukach Kościoła, została nazwana ewangelicką. A jako że w Augsburgu uczony Filip Melchaleton, chyba to źle przeczytałem, napisał, można powiedzieć, takie podstawy tej religii stworzonej przez Marcina Lutra, to nazwano tą religię ewangelicko-augsburską. Od miasta, w którym został opracowany, można powiedzieć, system doktrynalny luteranizmu, jeśli tak można stwierdzić. No i co? No i Luther, można powiedzieć, że bardzo mocno oddziaływał na społeczeństwo. Dlatego, że pomimo iż po zrzuceniu habitu, po tym jak dostał ekskomunikę i zaczął tworzyć nową wiarę, to na przykład ożenił się z zakonnicą, miał z nią 6 dzieci, to jego poglądy docierały do ogromnych rzesz wyznawców. Między innymi zubożała szlachta zorganizowała wyprawę na tereny arcybiskupa Trewiru, aby przejąć jego majątek, a to był potężny majątek. Aczkolwiek ta zubożała szlachta została zahamowana akurat nie przez sojusz książąt katolickich i książąt protestanckich, a więc przez sojusz ponadreligijny, który to po prostu zauważył, że przejęcie majątku arcybiskupa Trewiru przez zubożałą szlachtę może zachęcić tych szlachciców z innych ziem do wystąpienia przeciwko nie tylko władzom kościelnym, ale też przeciwko swoim władcom. No to, że było to dość spore podważenie całego systemu panującego wówczas w Europie. Dlatego też te zamieszki zostały stłumione. Tak samo jak stłumione zostały zamieszki z roku 1525. To były zamieszki chłopskie. Dlatego, że chłopi w oparciu o pogląd dotyczący sprawiedliwości Bożej, wygłaszany często przez Marcina Lutra, stwierdzili, że ta sprawiedliwość Boża przejawia się przez to, iż zniesione zostaną zależności feudalne. Że sprawiedliwość boska przejawia się przez to, że chłopi dostaną swoje ziemie na własność i będą mogli przejąć majątki kościelne. Czyli zasadniczo chłopi zinterpretowali nauki Lutra tak, aby były dla nich korzystne i tak, żeby w oparciu o nie się trochę wzbogacić. Dodatkowo byli oni napędzani przez takich fanatycznych wyznawców Lutra, którzy jego nauki wręcz hiperbolizowali. Takim fanatycznym wyznawcą nauk Lutra był Thomas Müntzen, był też chłopem, który to zradykalizował te poglądy, które wygłaszał Luther, tak aby były one korzystne dla chłopstwa. Jednakże zamieszki chłopów oczywiście zakończyły się ich porażką. Co ciekawe, Marcin Luther sam nawoływał ich do tego, aby zaprzestali dalszych wystąpień przeciwko swoim panom. Namówił ich do tego dlatego, że Marcin Luther żył na całkiem niezłym poziomie i cieszył się sporą popularnością, a jego poglądy miały wpływ na świat, a przede wszystkim na cesarstwo niemieckie, dlatego, że miał on poparcie wielu przedstawicieli elit, wielu przede wszystkim książąt, takich jak Fryderyk Mądry, elektor z Saksonii. Poglądy Lutra i fakt, że dość wiele osób sprawujących władzę w państewkach niemieckich za tym poglądem podążało,
sprawiły pewien problem w cesarstwie rzymskim zasadniczo. Cesarz nie wiedział, jak podejść do faktu, że jego, jakby nie było, poddani, sprawujący władzę w swoich księstwach, czy tam po prostu w swoich miastach, wyznają inną wiarę i tą wiarę wprowadzają w tych miejscach. Dlatego też cesarz w roku 1526 stwierdził, że jest swoboda wyznań i że władcy mogą wyznać religię, jaką chcą. Jednakże w 1529 roku przez dość sporą krytykę ze strony papiestwa na taką decyzję cesarza, cesarz wycofał się ze swoich poglądów i stwierdził, że nie ma swobody wyznania. Dlatego w 1529 roku na Sejmie przedstawiciele tych księstw, tych państw protestanckich złożyli protest. I dlatego nazywa się właśnie te państwa państwami protestanckimi. Takie jak Saksonia. No i stąd też określenie w ogóle protestanty. Z tego, że w 1529 roku wyznawcy poglądów Lutra spośród elit złożyli protest przeciwko decyzji cesarza, która to ograniczała swobodę religijną. I od słowa protest jest określenie protestantyzm. Te państwa w 1531 roku zjednoczyły się w Związek Szmalkalski. Co ciekawe, ten związek był na tyle silny, że liczył się z nim sam cesarz i bał on się podejmować walkę ze Związkiem Szmalkalskim, a więc z sojuszem protestantów, dlatego że toczył wtedy wojny włoskie i obawiał się, iż walka na dwóch frontach z dwoma dość mocnymi przeciwnikami, a więc z Francją i Związkiem Szmalkalskim, może doprowadzić do jego upadku. Dlatego walkę katolicy z cesarzem na czele przeciwko Związkowi Szmalkalskiemu podjęli dopiero w roku 1546. No i pierwsza wojna szmalkalska trwała w latach 1546-1547. Ona nie przyniosła końcowych rozstrzygnięć, dlatego w latach 1552-1555 wybuchła druga wojna szmalkalska i ta wojna szmalkalska zakończyła się w 1555 roku pokojem augsburskim. I ten pokój augsburski wprowadzał jedną bardzo ważną zasadę. A zasadniczo brzmiała ona tak. Czyje państwo tego wyznania? Czyli pokój augsburski zapewniał, że w Rzeszy będzie swoboda wyznania wśród książąt rządzących w danych państewkach. Zasadniczo mieszkańcy Rzeszy musieli wyznawać taką religię, jaką w ich państwie wprowadzał książę. Ale ci książęta Rzeszy mieli do wyboru albo wprowadzanie religii protestanckiej, albo utrzymanie katolicyzmu. A więc oni mieli akurat nie wybór. Nie tylko w Niemczech dochodziło do reformacji, chociaż z pewnością można powiedzieć, że Marcin Luther ją znacząco napędził i ją de facto rozpoczął, wygłaszając 95 tez odnoszących się do sprzedaży odpustu. Ale bardzo intensywnie reformacja przechodziła również w Szwajcarii, zwanej inaczej Konfederacją Szwajcarską. Jak wiem, w 1499 roku cesarz z dynastii Habsburgów zaakceptował niezależność Szwajcarii w oparciu o pokój w Bazylei. Przez to Szwajcaria mogła iść swoją drogą w temacie reformacji. Pierwszym istotnym działaczem w Szwajcarii był Ulrich Zwingli. Ulrich Zwingli, który nawet został kaznodzieją w Genewie. I ogólnie w Genewie bardzo duże wpływy miał i stał się osobą bardzo popularną, tak samo jak jego poglądy. Poglądy Ulricha Zwingliego były oparte w głównej mierze na poglądach Lutra. Sugerował on m.in., że trzeba zupełnie odejść od jakichkolwiek nauk Kościoła i że dobre i ważne jest tylko to, co zostało spisane w Ewangelii, a to, co po Ewangelii, już nie powinno być istotne dla wierzących. Z tym poglądami Ulricha Zwingliego zgadzało się wiele ludzi, nie wywoływały one większych kontrowersji w Szwajcarii. Jednakże Ulrich Zwingli odnosił się w swoich poglądach też do spraw społecznych i między innymi krytykował on bardzo mocno kondottierstwo. Twierdził, że Szwajcarzy nie powinni tracić życia w armii innych państw. I o ile skrytykował kondottierstwa, zgadzali się mieszkańcy gmin miejskich Szwajcarii, bo Szwajcaria dzieliła się na kantony miejskie, a więc gminy miejskie i gminy
leśne, czyli kantony wiejskie, to o tyle w tych kantonach wiejskich nie było zgody na krytykę kondottierstwa, dlatego że były one przeludnione i po prostu bardzo wielu mieszkańców wiosek szwajcarskich zarabiało na życie w taki sposób, że było kondottierami, a więc najemnymi żołnierzami. Krytyka kondottierstwa doprowadziła więc do wojny domowej pomiędzy kantonami leśnymi a kantonami miejskimi. I w trakcie tej wojny domowej życie stracił Urliś Zwingli, dokładnie w roku 1536. Tymczasem we Francji urodził się ktoś taki jak Jan Kalwin. Jan Kalwin był postacią bardzo ciekawą. Zasadniczo to był człowiek, który przez całą swoją młodość był bardzo wierny i lojalny swojemu ojcu. Dlatego poszedł drogą edukacji, jaką ojciec mu stworzył. Jan Kalwin uczęszczał na uniwersytet w Paryżu i jego ojciec chciał, aby Kalwin z tego uniwersytetu w Paryżu wyszedł jako doktor teologii i w przyszłości zrobił karierę duchownego. Jednakże w tamtym czasie na uniwersytecie w Paryżu coraz większe były wpływy humanistyczne, renesansowe i zasadniczo Jan Kalwin był, można powiedzieć, w takim impasie pomiędzy naukami katolickimi, które też były reprezentowane w katedrze Uniwersytetu Paryskiego, a pomiędzy nowoczesnymi, humanistycznymi poglądami części swoich wykładowców. No i te nowe, te humanistyczne nauki bardziej Jana Kalwina zainteresowały, ale kiedy jego ojciec kazał mu opuścić Uniwersytet w Paryżu i przenieść się do Orleanu, aby studiować prawo, to Jan Kalwin się zgodził. No i rozpoczął on te studia, aczkolwiek w trakcie studiów zmarł jego ojciec. Jan Kalwin po jakimś czasie wrócił na Uniwersytet w Paryżu i stwierdził, że może iść swoją drogą. Skoro nie żyje jego ojciec, to on sam podejmuje za siebie decyzję. No i na Uniwersytecie w Paryżu, można powiedzieć, że zaczął robić karierę i w pewnym momencie przygotował on pismo rektorowi Uniwersytetu, które to rektor miał wygłosić. Przygotował to pismo, rektor je wygłosił, a było to pismo, w którym Jan Kalwin wygłaszał bardzo reformistyczne poglądy, które były wyrazem tego, że jakiś czas wcześniej, prawdopodobnie w roku 1532, Jan Kalwin po śmierci ojca opuścił Kościół katolicki, dokonał apostazji. No i zasadniczo fakt, że rektor Uniwersytetu w Paryżu, czy Uniwersytetu w stolicy Francji, wygłosił tekst, mowę tak mocno odnoszącą się do reformacji, tą reformację zachwalającą, sprawił, że i rektor, i Jan Kalwin musieli Francję opuścić. I w ten sposób Jan Kalwin wylądował w Szwajcarii. I w Szwajcarii zetknął się z poglądami nie tylko Marcina Lutra, który już wcześniej bardzo dobrze znał, ale poznał też lepiej poglądy Urlisia Zwingliego. I dzięki temu Jan Kalwin zaczął troszkę zmieniać swoje spojrzenie na religię reformowane i troszkę je poszerzać. I zasadniczo poglądy, które my nazywamy dzisiaj kalwinizmem, albo bardziej specjalistycznie nazywa się je nurtem w chrześcijaństwie ewangelicko-reformowanym, były oparte na naukach Lutra, ale także Urlisia Zwingliego. Aczkolwiek były wzbogacone o pewną teorię, której ani Luter ani Zwingli nie wyrażali, a zasadniczo była to teoria o predestynacji. Według tej teorii stworzonej przez Jana Kalwina, każdy człowiek rodził się już przeznaczony albo do zbawienia, albo do wylądowania w piekle. Czyli po prostu pogląd o predestynacji sugerował, że każdy człowiek rodzi się już z konkretnym przeznaczeniem. Co było też poglądem wyrażającym to, że człowiek ma w pewien sposób ograniczoną wolę. Poglądy Jana Kalwina szybko rozpowszechniły się w Szwajcarii i doprowadziło to do tego, że Jan Kalwin został przywódcą religijnym w Genewie, ale dzięki temu, jak ta jego religia miała wydźwięk, jaką miała moc, jaki on potrafił zbudzić sobie autorytet, to z czasem stał się też przywódcą religijnym. I stał się przywódcą religijnym, który to zaczął tworzyć państwo oparte na teokratyzmie. I to państwo oparte na teokratyzmie
to państwo oparte na teokratyzmie było dość, rządziło się dość mocnymi, przepraszam, dostałem jakieś SMS, myślę, że coś ważnego, rządziło się dość mocnymi represjami, dość mocno represyjnym prawem, takim ostrym, rygorystycznym. Zasadniczo Jan Kalwin miał twarde poglądy i chciał, aby każdy mieszkaniec jego gminy w Genewie do tych poglądów się stosował. Dlatego to, co uznawał Jan Kalwin za niemoralne, było zabronione. I między innymi zabronił on tańca, zabronił on gry w karty i ogólnie ograniczał ludziom takie codzienne zabawy, takie codzienne uciechy. Pomimo tego Jan Kalwin rządził w Genewie bardzo długo, grubo ponad 20 lat, aczkolwiek kiedy umarł w roku 1564 i jego następcą politycznym został Teodor Beza, to Teodor Beza zaczął odchodzić od tego poglądu na to, że Genewa powinna być rządzona w sposób teokratyczny i zaczął po prostu balansować pomiędzy władzą duchowną a władzą świecką w taki sposób, że władza świecka miała swoje wpływy i władza duchowna też miała swoje wpływy. A więc można powiedzieć, że następca Kalwina wycofał się z modelu prowadzenia państwa przez Jana Kalwina, ale wciąż utrzymał na świeczniku kalwinizm, a więc ten system religijny stworzony przez Jana Kalwina, oparty o poglądy Ulricha Zwingliego i Marcina Lutra, ale także o nowatorski pogląd dotyczący predestynacji. O tym, jakie poglądy Kalwina miały wpływ na sytuację w innych państwach, opowiem zaraz przy ostatnim slajdzie. A teraz jeszcze pokrótce jedna istotna rzecz. Do reformacji doszło też w Anglii, tylko że w Anglii przechodziła ona w zupełnie inny sposób. Zasadniczo królem angielskim, kiedy reformacja się popularyzowała, był Henryk VIII Tudor. Henryk VIII Tudor był związany małżeństwem z Katarzyną Aragońską, a więc krewną ówczesnego cesarza, czyli osobą z rodziny bardzo mocno chrześcijańskiej. Jednakże Henryk VIII Tudor, chociaż cenił sobie to, że miał całkiem niezłe relacje z papiestwem i cesarstwem dzięki temu małżeństwu, w pewnym momencie stwierdził, że jego priorytetem jest to, aby uzyskać męskiego potomka. I wiedział on, że Katarzyna Aragońska, która już kilku ciąż nie była w stanie donosić, nie będzie w stanie urodzić mu dziecka. Dlatego też Henryk VIII, pomimo tego, iż raczej wiedział, że zaważy to na jego relacjach z cesarstwem i papiestwem, zaczął doprowadzać do unieważnienia małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Papiestwo nie zgodziło się na to unieważnienie małżeństwa, to Henryk VIII stwierdził, że w takim razie zrobi to swoją drogą, nie potrzebuje do tego akceptacji papieża. W 1531 roku Henryk VIII zasadniczo samodzielnie unieważnił małżeństwo z swoją żoną Katarzyną Aragońską. Zrobił to z pomocą i akceptacją swoich poddanych i odebrał jej wszystkie komnaty królewskie, a przekazał je Annie Boleyn. Annie Boleyn, która to była przedstawicielką arystokracji angielskiej i z którą to znał się od dłuższego czasu, ze względu na to, że jej ojciec był całkiem ambitnym politykiem. W 1534 roku ta decyzja Henryka VIII została potwierdzona przez parlament, tym, że parlament wydał Henrykowi VIII akt supremacji. Akt supremacji, który mówił o tym, że Anglia wyłącza się spod władzy papiestwa i że kościół anglikański, kościół w Anglii, będzie od tego czasu podlegał zwierzchnikowi, którym to będzie król Anglii. Oczywiście część księży angielskich nie wyraziła na coś takiego zgody, aczkolwiek jako, że Henryk VIII przy podejmowaniu tej decyzji miał poparcie najbogatszych lordów, baronów angielskich, to ci księża, którzy wyrazili sprzeciw wobec decyzji Henryka VIII i parlamentu, zostali poddani różnym represjom, a niektórzy nawet stracili życie. Przykładem takiego księdza, który to nie chciał zgodzić się na reformy Henryka VIII, był Thomas More. Czyli zapamiętajcie sobie bardzo ważna rzecz, 1534 rok, akt supremacji,
To jest moment, kiedy powstaje Kościół anglikański, to jest moment, kiedy Anglia ostatecznie odchodzi od religii katolickiej, czy od zwierzchnictwa papieża. Później Henryk VIII miał jeszcze dość sporo żon. Zasadniczo Katarzyna Aragońska była pierwszą żoną, jego drugą żoną została Anna Boleyn. Z Anną Boleyn miał córkę Elżbietę Tudor, jednakże nie miał z nią syna. I kiedy żoną i Henryka VIII była Anna Boleyn, jako, można powiedzieć, taka dama dworu, w jego posiadłościach przebywała Jane Seymour. I ta kobieta została kolejną żoną Henryka VIII. Zasadniczo Henryk VIII doprowadził do śmierci Anny Boleyn i wziął po prostu za żonę swoją kobietę z dworu, która była tak naprawdę poniekąd przyjaciółką Anny Boleyn do pewnego czasu. Co ciekawe, Henryk Tudor wziął ślub z nową żoną raptem 11 dni po śmierci Anny Boleyn. No i tym razem żona dała mu to, czego oczekiwał, zasadniczo urodziła mu morskiego potomka. Aczkolwiek później miał jeszcze kilka żon, dlatego że Jane umarła w trakcie porodu. Na przykład jedna jego żona wywodziła się z państw niemieckich. Miał też kolejne żony, które to wywodziły się z środowisk, można powiedzieć, elit angielskich, tak jak Anna Boleyn czy Jane Seymour. No i po Henryku VIII tron objął Edward VI, a więc jego syn. Edward VI był małym dzieckiem, kiedy obejmował tron, a kiedy umierał, miał 16 lat, więc oczywiście nie sprawował tych rządów samodzielnie. Rządy za niego sprawował Lord Somersten, który to dbał bardzo mocno o utrzymanie reformacji w Anglii, dlatego że szlachta angielska była beneficjentami tego, iż do reformacji doszło. Ponieważ w związku z reformacją i odejściem kościoła angielskiego od zwierzchnictwa, kościoła anglikańskiego od zwierzchnictwa papieża, można było część majątków kościelnych odebrać duchownym i rozdać je możnowładcom. Więc ci najbogatsi Anglicy, ci przedstawiciele elit angielskich, popierali jak najbardziej reformację, w większości oczywiście. Pierwszy regent Edwarda VI, regent, a więc człowiek, który sprawował w jego imieniu władzę, doprowadził do wydania tak zwanego modlitewnika powszechnego, a więc pierwszego zbioru modlitw i pieśni religijnych w języku angielskim. Jednakże obalono później tego regenta, władzę objął kolejny i on także w sumie promował religię protestancką, promował dalszą suwerenność kościoła anglikańskiego. Tyle, że później Edward VI umiera. No i po Edwardzie VI do władzy dochodzi Maria Tudor, a więc córka Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. I można się domyślić, że zważając na to, jak jej ojciec potraktował jej matkę, a więc pozbawił ją tytułu królewskiego, bo nie była w stanie urodzić mu męskiego potomka i później kazał jej przebywać w jednej komnacie, niemalże cały czas, to Maria Tudor raczej swojego ojca dużą sympatią nie darzyła. Dlatego też chciała cofnąć jego reformy i chciała odnowić religię katolicką w państwie angielskim. Podejmowała do tego wiele kroków. Można powiedzieć, że represjonowała wręcz ludzi, którzy chcieli utrzymać religię protestancką w Anglii jako tą wiodącą. Dlatego sposoby, z których Maria Tudor korzystała, wprowadzając katolicyzm z powrotem w Anglii, sprawiły, że nazwano ją krwawą Mary albo krwawą Marią. Co ciekawe, Maria Tudor z powrotem nadała ważność małżeństwu swojego ojca ze swoją matką Katarzyną Aragońską, co było oczywiście takim pstryczkiem w nos Henryka VIII. I jako że następni władcy nie zmienili decyzji Marii Tudor, no to do dzisiaj Katarzyna Aragońską oficjalnie uznaje się jako królową Anglii, a to małżeństwo uznaje się za ważne. Aczkolwiek jak to wyglądało w historii, to każdy wie.
Po Marii Tudor zaś do władzy doszła jej przyrodnia siostra, a więc Elżbieta Tudor, która była córką Anny Boleyn. I ona, jako że małżeństwo jej ojca z tą Anną Boleyn zostało tak naprawdę ważne, stało się ważne dlatego, iż stworzy on kościół anglikański, to w oparciu o tą wiedzę Elżbieta Tudor stwierdziła, że warto wrócić do religii reformowanej, do suwerenności kościoła anglikańskiego, no i zaczęła za to podejmować represje wobec katolików. A więc Maria Tudor represjonowała wyznawców religii protestanckich, zaś Elżbieta Tudor represjonowała katolików, no i doprowadziła do tego, że ten kościół anglikański się już tak usankcjonował i następni władcy, chociaż próbowali z nim walczyć, to już nie byli w stanie nic z nim zrobić, a religie protestanckie, anglikanizm był na tyle powszechny wśród elit angielskich, że kiedy jakiś król zbyt się wychylał swoimi poglądami katolickimi, to wtedy bardzo źle kończył. No, idealnym przykładem jest tutaj Jakub z dynastii Stuartów, Jakub II Stuart, który to został wygnany z Anglii i pozbawiony funkcji króla w ramach chwalebnej rewolucji, dlatego że po jego działaniach było widać, że prawdopodobnie chce wrócić do religii katolickiej i wprowadzić katolicyzm w Anglii. A w tamtym czasie oczywiście w Anglii dominowali wyznawcy anglikanizmu i ludzie, którzy nie widzieli żadnej potrzeby, aby religię katolicką przywracać, a wręcz obawiali się o to, że przywrócenie religii katolickiej w Anglii, tych wpływów katolickich w Anglii, sprawi, że utracą oni swoje majątki, które były zabierane kościołowi w trakcie, kiedy reformacja była do Anglii wdrażana. Czyli po prostu elity angielskie już po rządach Elżbiety Tudor nie pozwalały żadnemu królowi na to, aby od tego anglikanizmu odejść. Oczywiście reformacja miała miejsce też w innych krajach, aczkolwiek tam rozpowszechniały się przede wszystkim te systemy wierzeń, o których wam opowiadałem, a więc luteranizm i kalwinizm. W 1525 roku doszło m.in. do sekularyzacji Prus. Zasadniczo Albrecht Hohenzollern, a więc wielki mistrz zakonny, przywódca Prus zakonnych powstałych po drugim traktacie toruńskim, kiedy to część dawnego państwa zakonnego została włączona do Polski jako Prusy Królewskie. W tej części były m.in. Gdańsk, czy dawna stolica państwa Krzaków, Malbork, a druga część to były Prusy zakonne ze stolicą w Królewcu. No to Albrecht Hohenzollern, przywódca tych Prus zakonnych, po rozmowie z Marcinem Lutrem zdecydował się w 1525 roku dokonać sekularyzacji państwa zakonnego. Oczywiście, jako że państwo krzyżackie utrzymywało się wcześniej w głównej mierze w oparciu o fakt, iż miało poparcie papieża i cesarza, no to Albrecht Hohenzollern w takiej sytuacji musiał znaleźć nowego sojusznika. Dlatego też zwrócił się do swojego krewnego, do brata swojej matki, Zygmunta Starego. No i Zygmunt Stary zgodził się pozwolić funkcjonować sekularyzowanym Prusom, a w 1525 roku na rynku w Krakowie Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi Staremu, zwany hołdem pruskim. Zapamiętajcie sobie 1525, ważna data. W 1561 roku zaś w obliczu zagrożenia ze strony Moskwy sekularyzacji państwa zakonnego w Inflantach dokonał również Gotthard Kettler. Oczywiście państwo w Inflantach funkcjonowało troszkę odrębności od państwa zakonnego w Prusach, dlatego że ono powstało prawie 100 lat wcześniej przed państwem zakonnym założonym w Prusach i założyli je bracia kawalerzy mieczowi. I po prostu pomimo tego, że później te państwa się tak jakby połączyły, to w momencie, kiedy Albrecht Hohenzollern dokonał sekularyzacji Prus, to sekularyzacja ta nie objęła zakonu krzyżackiego w Inflantach. Dopiero w 1561 roku Gotthard Kettler doprowadził do sekularyzacji państwa zakonnego w Inflantach. Oczywiście stał się lennikiem króla polskiego, wtedy już Zygmunta Augusta, i został świeckim władcą powstałych na terenie inflackiego państwa zakonnego Semigalii i Kurlandii. Co ciekawe, Kurlandia, gdy była naszym lennikiem, prowadziła m.in. kolonizację i
podbiła tereny dzisiejszego Togo. Dlatego czasami sugeruje się, że Polska miała swoją kolonię, która to właśnie było Togo, bo skoro Inflanty, czy Semigalia i Kurlandia były zależne od Polski, no to kolonie założone przez naszego lennika też były w pewien sposób od Polski zależne. W Szwecji, Danii i Norwegii rozpowszechnił się luteranizm, dlatego też tam bardzo szybko doszło do wprowadzenia tych religii jako państwowych i przejęcia majątków kościelnych. To wzmocniło autorytety władców i ci władcy w państwach skandynawskich, a więc Szwecji, Danii i Norwegii, wprowadzili luteranizm w głównej mierze dlatego, że chcieli wzmocnić swój autorytet, przejmując majątki kościelne należące do duchownych katolickich. W Szwecji dokładnie miało to miejsce w 1544 roku. To wprowadzenie luteranizmu jako religii wiodącej w państwie. Aczkolwiek, co ciekawe, już wcześniej władcy bez tego formalnego wprowadzenia luteranizmu byli wyznawcami tej wiary i przede wszystkim zabierali majątki kościelne w oparciu o poglądy Marcina Lutra. Poza tym w wielu państwach rozpowszechniły się wyznania protestanckie, przede wszystkim kalwinizm, na przykład w Polsce, w Niderlandach czy Francji. Jednakże w tych państwach te wpływy kalwinistyczne albo doprowadziły do podziału państwa, albo no, zostały przygaszone przez władze katolickie w ramach kontrreformacji. Na przykład w Polsce to wyglądało w taki sposób, że kalwinizm się szybko rozpowszechnił. Wielu przedstawicieli elit było wyznania kalwińskiego. W 1573 roku po śmierci Zygmunta Augusta i bez królewiu, związanym z tym, iż wyginęła męska linia dynastii Jagiellonów, rządząca w Polsce bardzo długie lata, bo 1386. Dwiema najważniejszymi osobami w państwie był kanclerz koronny Jan Firlej, który był kalwinem, a także prymas, którym był oczywiście katolikiem, dlatego że był arcybiskupem gnieźnieńskim, Jakub Uchański. I jako, że powstały wokół nich dwa stronnictwa, to stronnictwo Firleja ze stronnictwem Uchańskiego się dogadały i w 1573 roku został wydany tak zwany Akt Konfederacji Warszawskiej, który wprowadził wolność i swobodę wyznania religijnego w Rzeczpospolitej obojga narodów. Jednakże oczywiście nie funkcjonowała ta swoboda religijna permanentnie w naszym kraju, dlatego że gdy do władzy doszedł Zygmunt III Waza, to zaczął on dość mocno odwoływać się do ruchu kontrreformacyjnego. Między innymi sprowadzał jezuitów do Polski, którzy byli pewnego rodzaju symbolem kontrreformacji. No i za Zygmunta III Wazy rozpoczęło się takie delikatne represjonowanie katolików i odsuwanie ich od najważniejszych urzędów. A jako że szlachta wydedukowała z tego, iż wyznając kalwinizm nie będzie mogła dostać tych najbardziej prestiżowych urzędów, to po prostu coraz mniej przedstawicieli elit chciało być wyznawcami kalwinizmu. We Francji i w Niderlandach to troszkę inaczej wyglądało. We Francji doszło do wojen religijnych, które są tematem na inną lekcję, a zasadniczo tam rozpowszechnił się kalwinizm przede wszystkim wśród mieszczan i wśród takich wąskich elit szlacheckich, które chciały uzyskać chyba przede wszystkim korzyści z przyjęcia tego kalwinizmu. Na przykład przedstawicielem takich elit szlacheckich był król Nawary Henryk Bourbon. I we Francji nazywano tych kalwinów hugenotami i doszło w tym państwie do wojny domowej pomiędzy hugenotami a katolikami, do wojny zwanej zresztą wojną Trzech Henryków. Ona trwała już wcześniej, zanim to była wojna Trzech Henryków, bo to wojną Trzech Henryków ta wojna została od pewnego momentu. No to, że w pewnym momencie, po prostu w czasie trwania tej wojny religijnej we Francji, królem Francji był Henryk Walezy, a więc król polski, jakby nie był przez jakiś czas pierwszy elekcyjnie wybrany król polski. Henryk Gwizdusz, który stał na czele Ligi Katolickiej, a także Henryk IV Bourbon, czyli król Nawary, który to stał na czele stronnictwa hugenotów. W Niderlandach zaś podziały religijne doprowadziły do podziału na niezależne tereny, które to stworzyły dzisiejszą Holandię, a więc Republikę Zjednoczonych Prowincji w Niderlandach, która to była protestancka, i do powstania Belgii, dlatego że Belgia była katolicka. Aczkolwiek powstanie Belgii i rozbicie tych Niderlandów to troszkę dłuższa historia, bo o ile Republika Zjednoczonych Prowincji powstała w XVI wieku, to o tyle Belgia powstała dopiero w wieku XIX.
Dobra, moi drodzy, teraz omówiliśmy już sobie te najważniejsze rzeczy, te najważniejsze kwestie, więc możemy śmiało przejść do zadanek. Mam tutaj alegorię z XVI wieku w wykonaniu Girolamo de Treviso. Objaśnienie, napisy na kamieniach Jan, Mateusz, Łukasz, Marek, napisy na leżących postaciach kobiet, hipokryzja, chciwość. Odwołując się do treści rysunku, wyjaśnię jego ideologiczną wymowę. Ten rysunek po prostu przekazuje, odwołuje się do reformacji i sugeruje, że ewangeliści nie zgadzaliby się z tym, jak aktualnie funkcjonuje Kościół katolicki. Rysunek ten sugeruje, że Ewangelia tak naprawdę jest niezgodna z poglądami Kościołu i wyśmiewa nieco to, że Kościół katolicki nie zgadza się na reformy oparte na propozycjach wywodzących się po prostu z Ewangelii. Widzimy tutaj papieża, który leży pośrodku wszystkiego i dostaje tymi kamieniami. I to oczywiście jest symbol tego, że władza papieska odeszła od Ewangelii. Tutaj prosta była ta grafika. Teraz lecimy z kolejnym zadaniem, troszkę dłuższym. Fragment A. Jedyną skarbnicą prawdziwej mądrości było dlań Pismo Święte. Ze szczegółowym zamiłowaniem rozczytywał się w listach świętego Pawła, gdzie znalazł podstawę do jednego ze swoich głównych twierdzeń teologicznych. Była nim doktryna o zbawieniu. Uznał, że najważniejsza dla zbawienia duszy ludzkiej jest wiara w Boga i Jego słowa wyrażone w Ewangelii. Natura ludzka jest ułomna, człowiek grzeszy nawet wtedy, gdy nie chce tego czynić. Gdyby człowiek miał być sądzony według tych uczynków, byłby więc zawsze potępiony. Nie przez uczynki więc, lecz przez wiarę, łaskę boską i pokutę osiągnie człowiek zbawienie. Fragment drugi, fragment B. Doktryna religijna tego reformatora o niewielkim stopniu była oryginalna. Zebrał i usystematyzował to, co przed nim głosili inni i on za jedyne źródło wiary uznał Biblię, odrzucając całkowicie i bezwzględnie wszelką późniejszą tradycję. Najciekawsza chyba w jego poglądzie filozoficzno-religijnym była teoria o ograniczonej decyzją Boga woli ludzkiej. Bóg przeznacza jednych na zbawienie, drugich na potępienie. Ludzie zostają potępieni nie dlatego, że grzeszą, ale grzeszą dlatego, że Bóg ich potępił, pisał. Mam porównać opisany w fragmentach A i B doktryny, wyrazić jedno podobieństwo i jedną różnicę między nimi. To podobieństwo, najpierw rozpoznajmy sobie może te doktryny, no to fragment A odwołuje się oczywiście do luteranizmu, zaś fragment B odwołuje się oczywiście do kalwinizmu, dlatego że jest tutaj mowa o ograniczonej woli ludzkiej, przeznaczeniem narzuconym ludziom z góry przez Boga, więc o tak zwanej predestynacji stworzonej przez Jana Kalwina. Podobieństwo to przede wszystkim fakt odrzucenia wszystkich nauk Kościoła poza Pismem Świętym, zaś różnica jest taka, że w religii ewangelicko-reformowanej, a więc tej stworzonej przez Jana Kalwina w oparciu o nauki Lutra i Ulisia Zwingiego, została dodana teoria o predestynacji, której to nie było w religii luterańskiej. Dobra. Zadanie 8.2. Doktryna religijna opisana we fragmencie A jako oficjalne wyznanie najwcześniej została wprowadzona w Szwecji. Mówiłem, że w Szwecji luteranizm wprowadzono w 1544 roku, zaś luteranizm w państwie zakonnym, które stało się Prusami książęcymi po sekularyzacji, został wprowadzony w 1525 roku, w tym samym roku, w którym Albrecht Hohenzollern, który wobec sekularyzacji, czyli wprowadzenia tej religii luterańskiej, jako religii wiodącej i zeświadczenia Prus, złożył ten hołd Zygmuntowi Staremu, ponieważ potrzebował jakiegoś sojusznika na arenie międzynarodowej, gdyż w wyniku sekularyzacji Prus tracił najważniejszych sojuszników, a więc papieża i cesarza. Francuskich zwolenników doktryny religijnej opisanych we fragmencie B nazywano hugenotami. Jest to prawda, kalwinów francuskich nazywano hugenotami. Jeżeli chodzi o państwa uwzględnione na mapie, to najwięcej wyznań religijnych zostało oznaczonych na terytorium Królestwa Polskiego. Tak, na terytorium Królestwa Polskiego byli wyznawcy religii prawosławnej, byli wyznawcy religii katolickiej, oczywiście była mała grupa luteran, było dość sporo kalwinów, ale też na terenie Królestwa Polskiego byli bracia czescy i bracia polscy. Bracia czescy to byli ludzie, którzy opierali swoje poglądy w dużej mierze na naukach Jana Husa, zaś bracia polscy to byli po prostu Arianie,
czyli ci ludzie, którzy wyznawali arianizm, a więc system, doktrynę opartą na religii chrześcijańskiej, lecz uznano przez chrześcijan w starożytności już za herezję. Arianizm był antytrynitarny, a więc odwoływał się do tego, że nie istnieje coś takiego jak Trójca Święta. Arianizm negował istnienie Trójcy Świętej. Dobra, no to tutaj w takim razie fałsz, prawda? Fałsz. I lecimy z ostatnim zadankiem. Jakkolwiek jego królewska mość sprawiedliwie jest zgodnie z prawem, jest i powinien być uważany za najwyższą głowę kościoła i za takiego jest przyjmowany przez duchowieństwo to królestwa na jego zjazdach, niemniej jeszcze dla utrwalenia i zatwierdzenia to stanu rzeczy i dla wzmocnienia religii chrystusowej w granicach królestwa oraz aby poskromić i wykorzenić wszystkie błędy, herezje i inne nadużycia i występki w nim się dotąd panoszące, niech będzie postanowione przez autorytet obecnego parlamentu to, że król, jego dziedzice i następcy mają być brani, przyjmowani i uważani za jedyną głowę na ziemi kościoła w Anglii. Mam podać stosowaną w historiografii nazwę dokumentu, który został przywołany w źródle. Dokument ten mówi o tym, że król zostaje głową kościoła w Anglii, więc oczywiście jest to wydany przez parlament akt supremacji, który został wydany w roku 1534. Mam jeszcze zadanie 10.2. Jedynka. Wystawcą tego dokumentu był władca pochodzący z dynastii Plantagenetów. Dynastia Plantagenetów oczywiście przestała rządzić już na sam koniec XIV wieku, kiedy to rządy w Anglii objęli Lancasterzy. Po Lancasterach rządzi jeszcze Yorkowie, a po Yorkach władzę w Anglii po wojnie róż objęli Tudorowie. I Henryk VIII wywodził się właśnie z dynastii Tudorów. Dwójeczka. Z tekstu dokumentu wynika, że kościół w Anglii nie podlega władzy papieża. Tak, nie podlega władzy papieża. Jego głową nie jest papież, a więc biskup Rzymu, a król Anglii. W przytoczonym dokumencie znajduje się odwołanie do zasady predestynacji. Nie, nie ma takich odwołań. Odwołanie do zasady predestynacji mogłyby się znaleźć w jakimś dokumencie czy piśmie wyrażającym poglądy kalwinizmu. Zaś w kościele anglikańskim mowy o predestynacji nie było, a na pewno nie na etapie, kiedy ten kościół anglikański naprawdę jeszcze za bardzo nie odbiegał doktrynalnie od kościoła katolickiego, tylko po prostu powstał przez konflikt monarchy Anglii z papieżem. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że webinar Wam się podobał, że ogólnie podoba się taka forma edukacji, a teraz Wam pokrótce opowiem o moim kursie. Zasadniczo prowadzę kurs, w ramach którego przerabiam wraz ze swoimi uczniami cały materiał maturalny. W trakcie tego kursu prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Na tych zajęciach pytam na początku lekcji, tak przez mniej więcej 10-15 minut uczniów ze wszystkich wcześniejszych zajęć. Później prowadzę wykład, w trakcie którego opowiadam o danym temacie. Mówiąc przede wszystkim o tym, co jest ważne w kontekście matury, wręcz podkreślając najważniejsze fragmenty, które na maturze się mogą przydać, takie jak daty, postacie czy najważniejsze wydarzenia, ale zarazem rzucając wiele ciekawostek i wiele takich faktów, które po prostu mogą kogoś zainteresować. Zaś na koniec po wykładzie, tak samo jak to zrobiłem na webinarze dzisiaj, rozwiązuję wraz ze swoimi uczniami zadania. Staram się te zadania objaśniać jak najszerzej i żeby z tych zadań jak największą wiedzę wyciągnąć i żeby utrwalić po prostu to, co mówiłem wcześniej. Po zajęciach zaś wysyłam moim uczniom notatki z lekcji, a także testy utrwalające wiedzę i daję zawsze im jeden temat do wypracowania. Wypracowania, które moi uczniowie piszą szczegółowo, sprawdzam i oceniam. I to też jest pewnego rodzaju forma nauki, a więc moi uczniowie uczą się najpierw na zajęciach, później rozwiązują na tych zajęciach zadania. Na kolejnych zajęciach są jeszcze pytania z tego tematu. Dodatkowo z tego tematu mają notatki i testy utrwalające wiedzę, a na końcu jeszcze mogą napisać wypracowanie z tego tematu, kiedy ich wiedza z danej dziedziny jest już szeroka, a kiedy popełnią jakieś błędy, to ja im o tym napiszę, bo te wypracowania podsyłają mi. No i w taki sposób funkcjonuje mój kurs. W taki sposób mój kurs, można powiedzieć, że bardzo dokładnie przygotowuje do matury. Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w tym kursie, to zachęcam Was do napisania do mnie na priv słowa historia, oczywiście na Instagramie. I śpieszcie się, dlatego że kończy się promocja, w trakcie której jest minus 50% na każdy miesiąc uczestnictwa w kursie. Trzymajcie się, dużo zdrówka, mam nadzieję, że webinar się podobał.